Twoja karta produktu krok po kroku. Słuchajcie, najpierw powiem, czym jest w ogóle karta produktu. Jest to coś, co każdy z Was może sobie przygotować. Ja powiem od razu, że dla Was taką przykładową kartę produktu przygotowałem i znajdziecie ją w opisie. Jeżeli chcesz taką produktu kartę otrzymać, to zapraszam do opisu. Ale najpierw wysłuchaj, jak jej właściwie używać, bo bez tego nie będzie ona zbytnio użyteczna. W zależności, jaki produkt chcesz z Chin importować, musisz sobie odpowiedzieć na dość dużo pytań. Nie jest tak naprawdę kwestia tylko, jaki produkt importujesz, ale dużo również detali poszczególnych, o których sobie dzisiaj powiemy. I właśnie chciałbym, żebyś przed rozpoczęciem współpracy z Chińczykami, nawet przed rozpoczęciem rozmowy na Alibabie czy na targach, przygotował czy przygotowała sobie taką kartę produktu, żeby wiedzieć, o co pytać. Bo jeżeli nie znasz przykładowo kwestii związanych z rozmiarem, z kolorem, z oznaczeniem produktu, to ciężko jest szukać dostawcy, szukać bezpośrednio partnera dla Ciebie. Po kolei. Pierwsze MOQ, Minimum Order Quantity, czyli minimalna ilość produktu, którą musisz zamówić. To oczywiście będzie wymagało przejrzenia przynajmniej trochę ofert na Alibabie czy podpytania się Chińczyków, ale musisz ustalić, jakie są minimalne ilości zamówienia Twojego produktu. Czy jest to 1000 sztuk, czy to jest 10 tysięcy sztuk. Także pierwszy punkt to jest w ogóle MOQ. Druga kwestia to jest rozstaw cenowy. Musisz znać mniej więcej ceny z rynku, ile zakup produktu kosztuje, więc drugie to jest cena. Oczywiście to mogą być widełki, one będą się różnić od ilości zakupowych, ale warto to sobie wpisać, co jeszcze się może w karcie produktu znaleźć. Słuchajcie, dodam jeszcze, że nie dla każdego ta karta produktu będzie wyglądać tak samo. Ważne, żeby ją zmienić pod siebie, inaczej będzie dla producenta plecaków, inaczej maszyny CNC czy maty do jogi. Także pamiętaj, że ta karta produktu może być do Ciebie dostosowana, możesz sobie pewne punkty dopisać, ale ważne, żeby mieć przygotowaną ją, zanim zdecydujesz się na konkretnego dostawcę. Kolejna rzecz to jest HS kod, czyli numer każdego produktu i co za tym idzie, jak wysokie jest cło w Unii Europejskiej na ten produkt. Jak chcesz sprawdzić cło, nie wiesz jak, to również podlinkowałem Ci film na ten temat. Co jeszcze? Wymiary jednostkowe, czyli po prostu jak wysoki, szeroki, długi jest poszczególny produkt, również w opakowaniu, jaka jest waga poszczególnego produktu, to też jest bardzo ważne, bo będzie definiować potem kwestie związane na przykład z wyceną transportu. Rozmiary, wzory i ich ilość. Pamiętaj, niektóre produkty będą tylko w jednym formacie, ale na przykład jeżeli mówimy o marynarkach, koszulach, kurtkach, czy nawet innych produktach związanych nie tylko z odzieżą, to mogą być różne rozmiary, różne wzory. Warto sobie wypisać, jak duży wachlarz wzorów chcesz mieć w swojej ofercie i również pytać o to dostawcę, także to też sobie wpisujemy. Kolory. Pamiętaj, możesz rzeczywiście produkt zamawiać w jednym kolorze, ale jeżeli chcesz mieć różne formy, to pamiętaj, żeby mieć konkretny kolor podany według konkretnej nomenklatury kolorystycznej, czy to będzie Pantone, czy będzie to inny rodzaj, to musisz wiedzieć, o jaki kolor Ci konkretnie chodzi, nie tylko żeby napisać, że kolor czarny i czerwony przykładowo. Materiały. Musisz wiedzieć, z jakich materiałów chcesz, żeby towar był wytworzony i również warto je sobie wypisać. Ponadto sezon sprzedażowy. Bardzo ważne, żeby rozeznać, kiedy jest najlepszy czas sprzedawania naszego produktu. Zwłaszcza w przypadku produktów sezonowych będzie miało to znaczenie, żeby wiedzieć po prostu, kiedy przygotować się do startu przykładowo z produktem. Jeżeli zaczynasz nowy produkt, to trzeba wiedzieć, czy start powinien być na początek wiosny, początek jesieni, jak wpływa właśnie pora roku i inne kwestie. Więc sezonowość produktu również warto na pewno ustalić. Kolejna rzecz to jakie ulepszenia chcesz w swoim produkcie wprowadzić, czyli jakie chcesz zmiany, co chcesz dodać, jeżeli masz jakiś pomysł na swój produkt, na uszlachetnianie tego produktu, to pamiętaj, że możesz to zrobić, ale również warto to sobie najpierw wypisać, aby pamiętać, żeby ten temat z Chińczykiem poruszyć. Jeżeli nie wiesz, jak przygotowywać swój produkt, przyjdź również na darmowy webinar, podlinkowałem Ci go w opisie, gdzie więcej produktowi czasu poświęcam, jaki właśnie warto z Chin importować. Mówię też o tym, jakich produktów nie importować. Kolejna rzecz to są OM-y, ODM-y, czyli właśnie, czy chcesz produkt pod własnym logo, czy chcesz jakieś zmiany w produkcie. Ponadto metki, opakowanie, instrukcja produktu, musisz wiedzieć, czy produkt musi mieć instrukcję i musisz to również swojemu
chińskiemu partnerowi zaznaczyć. Warto również wiedzieć, czy na Twój produkt będą wymagane jakieś certyfikaty. Pamiętaj, aby uzyskać potwierdzenie tych certyfikatów przed rozpoczęciem importu. To są wszystkie rzeczy, które musisz wiedzieć, jeżeli chcesz zacząć importować produkt z Chin. Dodałem jeszcze parę bonusowych, które nie każdy musi od razu znać, ale warto wiedzieć. Pierwsze to jest region produkcyjny, czyli gdzie jest Twój towar wytwarzany, czy są jakieś zagłębia, gdzie więcej będzie dostawców poszczególnego produktu, jak w przypadku elektroniki i będzie to Shenzhen, czy może diody LED, wtedy Guzhen i Ningbo, ale warto się tego również dowiedzieć. Dodatkowo warto sobie wypisać potencjalne produkty asystujące. Co mam na myśli, mówiąc produkty asystujące? Dodatkowe akcesoria. Jeżeli chcesz zacząć przykładowo od akcesoriów do telefonów komórkowych, na przykład ładowarki bezprzewodowe, to warto rozważyć, jakie produkty później będziesz chciał dołożyć, przykładowo może covery na telefon, akcesoria magnetyczne czy inne, ale warto je sobie też wypisać. Dlaczego? Ponieważ przy rozmowie na Alibabie czy na targach w Chinach będziesz mógł, czy będziesz mogła się o to zapytać. Słuchaj, czy produkujesz również tego i tego typu produkty? To jest też dobre pytanie. Oraz warto sobie dopisać preferowaną formę transportu, można też Incoterms'y wypisać tam i rozmawiając z Chińczykiem zapytasz, słuchaj, my chcemy to wysłać transportem morskim na FOB. Czy Ty taką formę Incoterms'ów używasz? Po co ta karta? Żeby po prostu wyjść na profesjonalnego kupującego, jeżeli chcesz dostać. Zapraszam do opisu filmu, zostaw komentarz o treści chiński dostawca.